Dzień dobry, dobry wieczór, jest ze mną Shadokus i mamy zamiar dziś przedstawić trzy mapy w wersji zimowej, której na PC-cie nie ma. Siemano Shadokus. Siema, witam wszystkich. No właśnie, i pierwsza mapka na przestrzał idzie Tundra. No, i teraz tak. Generalnie ustawieniem chyba się niczym nie różni, oprócz tego, że dodany jest śnieg, nie? I klimacik fajny. Tak. Jest bardziej czysto takie powietrze, jest, widać, że jest zimowe, czyli takie bardziej przyjemne. Nawet silnika para leci, nie? Silnika para. Tak, i zimno, że ho, ho. To tylko spaliny. Nie, ale to para też, nie? No to... Nie, bo ciepło. Dobra, dobra, bo te silniki na parę są. Nieważne. Nie wnikaj, bo już to znowu się spalę. No ale... Dobra, nie no... Fajnie... Fajnie jest to takie... Te przejścia mi się podobają, wiesz? Takie... Śnieżne, rozjeżdżone dróżki... Drogi, błoto... Chwilami... Fajnie, fajnie to jest... No podoba mi się po prostu, nie? Niby nic takiego... że to w innej wersji jest, ale taki zawsze smaczek ciekawy. Ale najśmieszniejsze jest to, że wprowadzili te mapy bez żadnego rozgłosu. Bo to jest Tundra, Murowanka i Himmelsdorf. No właśnie, no właśnie. I to jest ciekawe, czy to... Nie wiem, jakaś niespodzianka miała być, chociaż nie wiem, bez sensu, nie, ale... Dziwne, właśnie dziwne, tylko może po prostu, nie wiem, no a na angielskim forum też nic kompletnie o tym nie było. Dopiero ludzie tak samo sami zauważyli, nagle zaczęło ich rzucać na tego typu mapy i wielkie zdziwienie. No, właśnie ja to samo miałem, też gram, jak to, co, przecież tej mapy nie było w ogóle, nie? Jaka masakra w ogóle. Ale z drugiej strony to jest taka niby bez informacji, ale miła niespodzianka, nie? Takie... Niby brak informacji i są pretensje o to, ale mimo to jest miła niespodzianka. Ciekawa rzecz, bo można driftować na lodzie. Co ty mówisz? No, przed chwilą pojechałem bokiem. O, to wszystkie rzeki na tych mapach, jakakolwiek woda oczywiście jest w wersji zamrożonej. Wow, no faktycznie można. No to próba. Tak, i wiecie, teraz ostrożnie. Zauważyli nas! Aha, coś było wyczuwalne, tak, tylko nie? Że tutaj... Dobre. Fajne, fajne. Zaraz tu jeszcze próbę zrobimy. Ja nie widziałem, że się pojazd może tak zrobić tutaj na lodzie. Po to, że jest lekki, szybki. Aha, jest. Już teraz. Wow, szybcy i wciekli. Wcieklił się. Taniec z gwiazdami, kurwa. Taniec z gwiazdami, dobra. Taniec z gwiazdami na lodzie. Jedziemy dalej. Wróg nas widzi. Wróg nas widzi. Przecież to nie wróg jest. No jak? Czekaj, jest to jakieś takie... Czerwony to wróg. No tak. Ale żeś mi zniknął, nie? I znowu żeś się pojawił. Ty jak może na pasach, nie? Pojawiasz się i znikasz. No. Dobra, tam. Sneakbite. Jeden z ładniejszych czołgów w grze. No. Ja dużo uroku mu daje ten maskowanie na tym, nie? Na lufie. Fajne, siatki, fajnie to jest, no. Roślinki. Roślinność żyje na tym czołgu. Tak. Wystarczy go oblać, obłożyć słomą i będą się tworzyły pantofelki z zarazków. Dokładnie, dokładnie. Szybciej skręca po prostu na tym, na lodzie. Jest bardziej... Na lodzie. O Jezus, w mordę. Zachachmęciło na skarpę. Dobra.
to mniej więcej tak no, to wygląda. Mapa wygląda super, przynajmniej o wiele przyjemniej mi się gra na tej mapie w tym w trybie zima niż normalnie wiosennej. Ale w ogóle wiesz co, nie wiem czy ty też masz takie wrażenie, że mapy zimowe mają takie wizualne jakby odczucie, że są bardziej obszerne. Tak, jest białe. No, jest takie... Jest dużo białego koloru, a biały kolor oczywiście poszerza. Był olbrzymi, o, w ten sposób. No coś o tym wiem, bo kiedyś chodziłem w białych spodniach i powiedzieli mi, że mam wielką dupę. Zacząłem nosić czarne. Dobra, bez komentarza to wystawię. Dobra, no to przechodzimy co? Do drugiej mapy, nie? Do następnej, tak, to idziemy. Dobra, mamy Himmela zimą. Zaraz sobie go pooglądamy. No i no właśnie to co mówiliśmy przed chwilą, jest różnica. Nie wiem, czy właśnie na PC-cie są takie jakieś opary z kanału, tutaj widzę jakieś takie. Nie ma takich rzeczy. Właśnie. I zauważ, że tak, różnica jest kolejna, tu masz zaspę, zwały śniegu i tak dalej, i tak dalej. Spróbuj przejechać przez taką zaspę, zobaczysz, że to odstanie. Aha. A tu najechał dosłownie. No. A to fajnie to wygląda. Niby znana mapa, a jednak widzisz, zawsze coś dodadzą od siebie takiego, że... Mhm. Tak, czuję tutaj, no jest jakoś taki opór, tak tempo idzie. Tempo strasznie tempo idzie. Fajne. Ale powiem ci, że ja jeszcze nie grałem na... Ej kurde, nie? Ale tu... No właśnie nie, Himmela zimą jeszcze nie miałem. Nie, naprawdę, te akurat trzy mapy, co wprowadzili z zmiennym... No nie, no... trzy zimowe warianty map. O. To jest jednak kawał dobrej roboty zrobili. Naprawdę wygląda to chyba. Jakiś wrak jest. Tak, i tutaj na przykład z tej strony, jak przyjedziesz do mnie, to też jest rozbity wrak, na przykład Pancera 4. Tu jest KW. Tego to na normalnym, tak, na normalnym trybie nie ma. Nie ma tego. Fajne, bo to można... O, tu jest kolejne zaśnieżone takie KW. Wykorzystać jako zasłonę. Tak, to działa jako zasłona, bo już miałem okazję się za tym chować. Spoko. Jeszcze mnie interesuje bardzo zamek, jak on tam wygląda do góry. Nie no, jest kurczę, fajna sprawa. No jest, to jest akurat trzy warianty naprawdę, które moim zdaniem są na plus, tylko dziwne, że w ogóle nic o tym nie napisał, ani nie takiej informacji nie przekazał. No właśnie. Na Mikołajki chcieli nam dać prezent. No, bardzo fajnie. Ale to nic, prezent dopiero dostaniemy. Prezent dostaniemy taki, że czołg OP 3 tieru. No. Właśnie. Także wszyscy, którzy chcą dostać naprawdę dobrą trójkę, która zresztą jest niedostępna na PC-cie, poza chyba serwerem rosyjskim i to też tam jest ekskluzyw, to proponuję się zalogować jednak do gry od 15 bodajże grudnia do 30. Plus w garażu właśnie pojawił się ten MTLS-14, coś tam przez 4. Kurde, ale to fajnie z góry wygląda. Wygląda fajnie, nie? Aha. I teraz takie mam wrażenie, tu słońce zachodzi, światełka załączają,
i nagle słychać We wish siuru siuru Christmas, nie? Dokładnie. Nie, naprawdę, kurde, jakoś takie... Jak tak patrzę z góry na to, nie? To jest... zamku, no zobacz, jak to wszystko wygląda. Zaśnieżona ulica, niby poprzejeżdżana. Tu jest ten mały taki park zielony przy zamku. Wszystko to jest pokryte śniegiem. Widać, że tam nie jeżdżą. No, ciężko się przejeżdża. Kapitalna sprawa jednak. Ale jak fajnie skacze po tych zaspach. Jakie głębsze nawet ślady zostawia, nie? To jest ciekawe po tych zaspach. No, coś próbują rozmaicić tą wersję bota, no akurat w tym momencie uważam, że ona jest jednak lepsza niż wersja pecetowa. No dobra, dobra, tam pierdu. Fakt, że no, mogliby dodać te twierdze tak, i te klany, bo... No mogliby dodać twierdze. Wolałbym te twierdze niż te bitwy rankingowe. No, ale zobaczymy, co z tym wyjdzie. Nie no, bitwy rankingowe to nie raczej. Jest takie, no jeżeli zrobią bitwy rankingowe również dla klanów, no to okej, okay, super. Ale jeżeli nic nie zrobią w sprawie klanów, no to raczej cienko to jest. Bo już kupa ludzi, sam dobrze wiesz, już odeszła. W ogóle od grania z bota, przez wzgląd na to z klanów podchodzili klany, niektóre się rozpadły tylko dlatego, że... Nie ma co robić. Półtora roku? Nie ma co robić. A no tak i druga sprawa, narzekamy, ale ostatnio było właśnie 20 tysięcy, no właśnie, było ostatnio 20 tysięcy osób, a dzisiaj widziałem 13,5, nie? No to jest jednak standardowo, i no tutaj pójdziemy, całość zablokuje się tylko i wyłącznie właśnie na rozgrywkach klanowych, bo ludzie chcą grać w klanach, bo nie ma takiej gry na Xboxie, która by w jakikolwiek wspierała teraz rozgrywki klanowe. No i no ludzie chcą tego, no ale jakoś z drugiej strony nie widać tej ochoty, żeby jakiekolwiek informacje jeszcze były podawane na forum w sprawie klanów, czy coś, cokolwiek, jakieś, nie wiem, sprawozdanie, słuchajcie, robimy to, czy to w sprawie klanów, może jakieś doradztwo i tak dalej. Przecież tu jest kupa ludzi, która przeszła z PC-tów. Sam dobrze wiesz, ile u nas ludzie jest w planie, że przeszli z PC-ta. Grają teraz tylko i wyłącznie na konsoli. No i tak trochę są zawiedzeni. No właśnie. Nie ma co ukrywać. Dobra. To żeśmy sobie objechali. Przechodzimy do mapy numer 3. Mapa numer 3, czyli Murowanka Zima. Dobra. Gdzie mówiłeś, na którą wodę? Tutaj na kwadrat. No, z twoje lewo, moje prawo. To zobaczę, czy rzeczywiście tam też można się poślizgnąć cięższym pojazdem. A słuchaj, nie masz wrażenia, że któraś mapa doszła też w wersji śnieg, że pada śnieg? Może nie trafiłem na nią. Ostatnio były dwie takie ciche aktualizacje, nic gruchy, nic pietruchy, może. Bo coś ostatnio grałem i wydaje mi się, że nie padał śnieg, tylko kurde, musiałbym zobaczyć, co to było. Dobra, no fajnie, przynajmniej się nie można utopić na tej mapie. No, tak jest. Cięższym pojazdem ciężko jest się poślizgnąć, tylko te lżejsze z większą prędkością. Tylko powinien się tam ślizgać, a niestety nie na lat. A to ci powiem, takie zamarznięte to... Ciekawe, czy to by się nie udało na randomie jakoś wykorzystać? Na pewno można będzie tędy przejazd po prostu. Tam jest płaskie miejsce dla artylerii z nienawidzonych baboków. No. Załadowane i gotowe. Można postrzelać.
tej pozycji fajnie, tylko że ona jest bardzo usunięta, to jest dużo mniej. No ale... I to samo tu jest, to samo zauważ, to jest przy poprzednich mapach, czyli powietrze jest takie bardzo, bardzo przejrzyste, nie? Mroźne. Jak się mam podgłoszone tak na maksimum, to fajnie słychać wiaterek taki szumiący miejscami. Ja teraz właśnie tak dużo... Często losuję właśnie tą mapę. Właśnie dużo rzeczy nie pamiętam z peceta, jak to się tam miało, nie? I to jest też... Nie, ta mapa jest identyczna. Murowanka jest identyczna na pececie. Znaczy nie, wiesz co, chodzi mi o te... O te elementy dźwiękowe właśnie, że tam gdzieś wiaterek jakiś jest, coś tam takie... Chyba nie wiem, wiesz, ale wątpię, żeby na PC-cie na przykład było, jak staniesz, powiedzmy, na mapie letniej, gdzieś przy wodzie chwilę postoisz, to słychać jak żaby tam rachotą. A to tak, 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 no, to się tak, zgadza. Coś się tam dzieje, coś, jakieś szmery, coś przebiega. No powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem w tej grze, takich efektów. Jeszcze bardzo fajnie wyglądają złote rybki, nie? Tak, znaczy złote rybki, no ryby. No rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniesienie. No, rybki, ale to właśnie, no w kolorze złoty, może to welonki były, może coś tam. Niech będą złote rybki. No. Niech ci będą złote rybki. A jak na jedną najedziesz, to możesz wypowiedzieć życzenie, nie? Życzenie. Nie, na przykład chciałbym mieć 500 tysięcy golda, nie? I puf, Wargaming ci ładuje, nie? A tu musisz po prostu ją najechać. Musisz się udać. Tak. Jak kiedyś ktoś puścił plotkę, jak na Elkalupy latały samoloty. Żeby zastrzelić. Dwa lata temu. Tak, jak ktoś zestrzeli samolot, to specjalnego achievementa dostanie. Tak, znane akcje z PC-ta to były i w tym... Czekaj, w War Thunderze? Kurde, nie. W Wocie chyba też. Też coś było takiego, że coś czy... Kurde, czy w... Już teraz nie pamiętam, ale... Stary taki numer to był, to właśnie się wtedy zaczęło już dawno, dawno temu właśnie te numery, że zestrzel coś tam w powietrzu czy coś, traf, to dostaniesz coś, nie? I ludzie rzeczywiście się na to, wiesz, nabierali, nie? Zdrowe legendy. No. O, tu jak fajnie zasypane. Nie, no dla mnie akurat te trzy mapy, aktualizacja jest jak najbardziej na plus i mapy są super. To nie jest, że one są stare, no są stare mapy, nie ma co ukrywać. No ale w nowej wersji gra się na pewno inaczej. No może nie inaczej, ale wizualnie inaczej. Przeładowano. No. Dobra. To by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę, dzięki Shadow. Na razie. No to na razie.